A tu już jesteśmy w zabrażalce, bo te sadzonki, żeby wytrzymali 4-5 miesięcy, jest potrzeba mieć w minus 2 aż minus 4 stopni, a oni później wyczymią. Zawsze z początku roku robimy te sandugie, bo oni oczywiście dłużej wyczymią niż te krótkie, które też mogą troszeczkę prosychać e, w, i w tej zabrażalce. Dlatego zawsze przed tym sadzeniem jest potrzebne te sadzonki wsadzić do wody na 1 albo 2 dni. Oni się napiją, a później z tego żyją. Tak, tutaj jest widać, to są te cienkie, które sadzimy mi na tych plantacjach na klucz. A do takiej jednej bedynki, do tego boksu się zmieści tych 750 aż 900 sztuk. To sam, są te 30 cm długie koliki, a to jest tak 120 w każdym tym boksu. Tutaj już są sadzonki cienkie dla klienta, który chce robić 12 hektarów, a do takiej jednej wielkiej, tej bananowej boksu się zmieści tych 800-850 maksymalnie. Na drugiej stronie to są te ruby z tym kolcem to jest dla innego klienta. On przywiezie mnie te same plastikowe boksy. I ja mu dam te moje. To znaczy, że on później to samo może wsadzić do tej wody całe. Nie ma już roboty e, z tym, żeby to musiał przenieść do innego boksu. Bo ten papiur, ten bananowy papiór też idzie do tej wody wsadzić cały, żeby się nie musiał przerównywać. Ale to jest oczywiście bardzo lepsze. To się namoczy na dwa dni, na pole się przywiezie i się z tego bierze i sadzi. A tych rubik do takiego boksa się mieści 250, 230 zależy. Uh, tu są już nie dla konkretnego klienta, ale jak mówiłem, 300-320 to jest oczywiście troszeczkę większe niż ten plastikowy box. Kiedy ktoś by chciał też tę róbę, ale chciałby wziąć 500 i nie płacić za dwie paczki, to robimy takie, gdzie ich jest. Tych 500-520 oni mają wszystkie 18 aż 2 cm, ale nie są tam takie, żeby były te 3 cm, bo to już później wygląda tak. Także tutaj, kiedy wy teraz zamówicie sadzonki, to my po, po chcemy 30% z ceny do przodu, ale to jest tylko u tych zamówień, które są, powiem teraz, nad jakieś, Maria, 1500 złotówek chyba. To do, kiedy nie chcecie za tyle, to możecie już teraz zamówić. U nas tutaj zostanie do tego czasu. Niech wy będziecie potrzebowali, nież będziecie mieli przygotowane te wasze pole. No a co z tego wam później wyrośnie? To wam pokażę teraz. To sam z tego wyrośnie. Drzewo, drzewo i drzewo. Dużo drzewa. My tym drzewem e, my go palimy u nas w kominku Atmos. To jest taki ten kominek, co gazuje. Nie wiem teraz, czy dobrze powiedziałem. Ale to drzewo jest miękkie i do tego kominka jest idealne. To samo to jest 4 aż 5 letnie a jak wygląda 8 letnie tak fajnie. Tak już było, to mam i tam na zdjęciach. To były drzewa, które mieli aż 28 cm, a to naprawdę już była, ale twarda robota. Także od sadzonek, co mają cm aż po takie drzewo co ma 30 cm za 8 lat.